Arhaba bikum. Cześć, witam was w czwartym odcinku przygód Medżaja Bajeka. Jesteśmy w domku Hepsefy. Posililiśmy się, zjedliśmy te świetne granaty. I tutaj pomarańcze, gruszki przegryźliśmy oliwkami. Będziemy w tym odcinku wykonywać zadanie, pierwsze z zadań z wykrzyknikiem. Już sobie zaznaczyłem. Jest to zadanie uderz w kowadło. Jakieś zadanie będzie dla nas miał lokalny kowal. Coś dzisiaj pochmurnie jest, już dzień wstał, czyli nie zawsze w Egipcie jest pogoda. Chyba słońce dopiero się przebija, chyba jest w miarę wcześnie. Przebraliśmy się, założyliśmy swój dawny strój. Strój kobry poszedł do prania i będziemy ruszać. Ciekawe tylko, gdzie jest nasz konik. Może tak uzupełnimy ilość szczół. Aha, strzały są uzupełnione. Czy tutaj jest siekacz? Będzie, że on się szwenda. Siekacz, gdzie jesteś? No tak, oczywiście. Zły guzik. Cudownie wyszłeś z tej stajni. Dobra, to przejedziemy się. Ja nie wiem, czy to będzie. Rozpogodzi się jeszcze, czy będzie taka słaba pogoda. Jedziemy do miasta. Do kowala, zobaczymy, co za zadanie ma dla nas. Może raz, jak to tam do niego dojechać? Chyba musimy skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Skręcamy w lewo. Gdzież ten kowal jest? Gdzieś tutaj, tutaj. Zaparkujemy tutaj. Ojojoj. Ptolemeusz sprowadził wielką niedolę dla nas wszystkich. No kurczę, nie ma strażników. Nie załatwmy ten posąg teraz. Dobra, strażnicy akurat spali. Możemy się... Posąg został zniszczony, ale ludzie, których symbolizuje, wciąż żyją. Dobra. Ludzie się cieszą z tego, co zrobiliśmy. Totalny wandalizm. I co, przyjechali? Ha, widzicie? Spóźniliście się z wartą. Będziecie musieli nowe zrobić. Dobra. To zobaczmy, co ma dla nas kowal. A, tu jest. Dobra, interakcja. Co się stało z twoim kuźnią? Ptolemy's captain saw me making a sword and accused me of being a rebel. He was not wrong. He confiscated my tools. Ah, bastards. Socza, syna, kowal potrzebny jest wszystkim mieszkańcom Siły. Mnie także. I cannot help you, Bajek. Not until I get my hammer and tongs back. And I have to get that ugly-ass Apep captain off my ass. Is this captain with the tools somewhere I can find him? Czy znajdę gdzieś tego miłośnika kowalstwa? Camp Shetje. I will get those tools back. And I will take care of it. Odzyskam twoje narzędzia i zajmę się tym kapitanem. Benipe said the tools are in Camp Shetje. Benipe mówił, że narzędzia są w obozie. The captain who is behind this. Jeszcze kapitan, który za to odpowiada. Musimy dorwać kapitana. Odzyskać. O kurczę, chyba mleczko sobie pije Benipe. Albo to nie mleczko. Dobra, nieważne. Ruszamy. Zaraz, musimy aktywować zadania. Zadania. Uderz w kowadło, 100 metrów. A jeszcze przeczytajmy sobie. Przyjaciel Bajeka Benipe może pomóc mu w ulepszeniu jego uzbrojenia. Komendant garnizonu rozkazał jednak skonfiskować wszystkie jego narzędzia, co oznacza zamknięcie kuźni. Dobra. Znajdź i odzyskaj narzędzia Benipe. Znajdź i zabij kapitana.
obóz Setiech. Dobra, wychodzi, że to jest niedaleko. Kurde, ale mądrzej to chyba będzie jednak. A, idziemy się zdrzemnąć i zajmiemy się tą robotą wieczorem. Chyba, że zaraz jedną rzecz zrobimy w tym odcinku. Odwiedzimy naszą starą kryjówkę. Gdzie ta kryjówka jest? Nasza kryjówka jest tutaj. Tak, 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 tak. Dobra. Jedziemy na siekaczu. Nasza kryjówka jest po prawej. No i nie mają chłopaki co pilnować. Rozwaliliśmy im ten posąg. Aha, też tam gdzieś z prawej strony jest dom. Spróbujmy wejść od drugiej strony. Zobaczcie, wcale nie jest dłużej. No super jest zrobione to wspinaczkarstwo. Praktycznie na każdą ścianę możemy się wdrapać bez żadnego problemu. A tutaj jest nasze obserwatorium i kryjówka zarówno. No dobra, kurczę synu. Dzień nie będziemy robić tego ataku. Jest tutaj jeden strażnik. A to wszystko do wieczora może się zmienić, także. Zlokalizowaliśmy cel. Cel się nie zmieni, ale na pewno żołnierze będą w innym miejscu. Kurde, czemu mi się ciągle ten sam obóz Setiech. No proszę, jakieś zapasy tutaj mieliśmy, włócznie są. Dobra, jeżeli chodzi o strzały, mamy wszystkie. Zróbmy rekonesans. Słońce w końcu wstało. Kurde. A co tu więcej mówić? Jest przepięknie. Kamienny krąg. Przeprowadziłem tu Kemu nie tak dawno temu. A czyli kolejne zadanie nam się chyba odpaliło. Kurde, tam się znowu coś dymi. Skurczybyki. Znowu chyba coś puścili z dymem. No dobra, no to może nie jest to jakiś apartament, ale możemy to sobie odpocząć do wieczora. Zróbmy to. Tak się składa, że to jest całkiem bliziutko mojego domku. Co możemy tu skok wiary zrobić? Dobra, wyślijmy sami. O, jest kapitan. Jest i kapitan. Dobra, wszystkich gagatków musimy zebrać. W strażnicy nikogo nie ma. Jakoś nie specjalnie dużo tych żołnierzy jest. O kurczę, dobra. Jakiś jeden śpi. Tutaj? Dobra, dwóch śpi. Tylko strasznie blisko jest kapitan. Tak jakby przeczuwał, że coś się szykuje na ten wieczór. No, synu, widać? Może się zbliżmy. O, tam jeszcze kurczę kłazi. Dobra. Brakujący element do układanki. Zeszliśmy na najniższą możliwą wysokość chyba. Niżej się już nie da. Tutaj są jacyś koleżkowie. Nie ma nikogo. Dziwne, że
O kurde, tego skubańca bym nie zauważył. Dobra, jest dosyć istotny, bo stoi przy alarmie. To zaraz, zabierzmy się może z tej strony. Jeszcze jakaś forsa. Tak było. Dobra, kurczę. No nie dobrze, że ten kapitan. Ciekawe, jaki on ma wzrok. Musimy być ostrożni teraz. Czemuż ten kapitan, kurna, tak? Przecież on nas może zobaczyć. Psia krew. No chyba gorzej już stanąć nie mógł. Psia krew. Akurat nas tu, kurna, widzi, no. Psia pierniczy. To zaczynamy od niego. O kurde, poszedł spać. No to ładnie. To my tu naprawdę zrobimy po cichutku wszystko. That's for my friend. Żyje ten kapitan, psia krew. Dobra, załatwiliśmy go chyba. No dobra. Kurczę, ten goguś tam stoi. Musimy chyba z powrotem wejść na górę. To ilu ich jeszcze tu zostało? Trzech albo czterech. O kurde, ale zrobiłem błąd. Czemu ja nie mam kaptura na sobie? Psia krew. Trzeba to szybko naprawić. Szlak, znowu gdzieś polasno. Fantazja. Chowajmy się tutaj. Czyli co, oni się zmieniają? Dobra, to se tu na niego poczekamy. No to zaraz. Kurde, pięciu ich jest jeszcze. Oj, nareszcie transport drewna przyjechał. Dobra. Czyżby Mariusz tutaj szedł? Chyba pomalutku tutaj z tej strony ich zapniemy. Ciekawe, w którą on stronę patrzy. Mariusz, obserwujesz? O kurde. Dobra.
czego tu zacząć. Zostały nam trzy strzałki. Gdzie on się wybiera? A idzie w naszą stronę. No niby ich jest mało, ale nie mało. To strzałę sobie przybijam. Dobra, dlatego się zaczajmy tutaj. Zostanie w bambus, jak będzie obrócony tyłem. No dobra, to tu mamy spokój. Cholera, jeden mi zginął. Dobra, ten wlazł tutaj. Tamten się patrzy tam, także... Spokojnie. No to całkiem fajnie nam to idzie. Żebyśmy tylko teraz tego nie spieprzyli. Będzie niczym ninja. Wszystko załatwione. Czyli została nam jeszcze jedna strażnica tylko. Tak czy nie? Kurde, przecież to już wszyscy są. Mam wrażenie, że jakiś Mariusz mi... zwiał. A, dobra. Możemy też potrenować walkę, nic się nie stanie. Cholera jasna. Ale żebym to popis znowu zrobił. No to już został tylko, została formalność pozbierać najbardziej wartościowe rzeczy i oczywiście narzędzia kowalskie. No, żeby tylko nikt nowy tutaj nie przyjechał, to będzie w porządku. Interakcja. Droga Mutis. To ważne, abyśmy utrzymali placówkę w Siłie, bo inaczej stracimy głowę. Miłuję cię z całej K, ale żadnej ofiary ni modlitwy nie zaspokoją pragnienia wojownika. My przemawiamy do bogów orężem. No nie wiem... To chyba kapitan napisał taki liścik. Torba z narzędziami kowalskimi. To już wszystko. Benipe uraduje się, gdy to usłyszy. Dobra, żelazo. Czy jeszcze to coś będzie ciekawego? Jeszcze tam w tym namiociku. Smacznie sobie chłopaki spaliście, nie? Teraz was bolą brzuchy. Jeszcze tutaj przeszukaliśmy. Futro drapieżnika. Nie będziemy musieli... policji. Siekacz, koniku, gdzie jesteś? Kręcą się tu, cholera.
tego wszystkiego drogę poplątałem. Może jadą do tego obozu. A w obozie jest, są już porządeczki zrobione. Dobra, zaparkujmy tutaj. Benipe na pewno się ucieszy. Bajek, how did it go? Here are your tools. Oto twoje narzędzia. Ten kapitan już tu więcej nie przyjdzie. Many thanks. My pleasure. Cała przyjemność po mojej stronie. Please, choose one for yourself. Czyli dostaniemy. Dostaniemy nagrodę. Do wyboru mamy chyba włócznie. A tutaj co jest? Maczuga? Nie. Maczuga. Aż nas odrzuciło. Tarcza i łuk. Nie, bierzemy łuk. That bow uses a special twine. It does not strike deep, but you can shoot very quickly. Czy jakiś lekki łuk, czyli szybko szczelny. Thank you, my friend. Come by my shop anytime, Bayek. A tak, jeżeli miałbym wam coś opowiedzieć o kowalstwie w starożytnym Egipcie, no to na początku narzędzia, broń były wykonywane z miedzi. Później rozpoczęła się era brązu i zaczęto wykuwać zarówno bronie, jak i narzędzia rolnicze, takie jak sierpy, motyki, siekiery. Wykonywano właśnie z brązu. Brąz był o wiele mocniejszy niż miedź. Był słabszy od żelaza na pewno, ale to jeszcze o żelazo było bardzo ciężko. No kowale egipscy byli bardzo dobrzy, bo nie dość, że wykonywali bardzo dużo broni, to potrafili wykonywać zarówno miecze proste, jak i miecze zakrzywione, tak zwane hepesz. Były to ten miecz były bardzo podobne do tych, do tego miecza kła, które my mamy, tutaj się prezentuje. Jeżeli chodzi o kształty, no to prawdopodobnie zostały one zapożyczone z Azji. Co jeszcze? Aha, jeżeli chodzi o brąz, to jest to stop dwóch metali, miedzi z cyną w proporcji 9:1. Dobra, to możemy tutaj sobie skorzystać. Może ulepszymy sobie coś. Albo zobaczymy, co ma Benipe do sprzedaży. Włócznie, łuk łowcy, samopomoc. Jak pustynna samopomoc? Kurczę, za dużo to nie ma. Prędkość ładowania. Czyli łuk łowcy. No dobra, to którą godzinę mamy? Minutę. Jeszcze trochę czasu mamy. Ruszamy na polowanie na drapieżniki. Senu, wyszukaj no jakichś drapieżników. Prawdopodobnie gdzieś przy wodzie powinni się znajdować. Wejdźmy gdzieś na drogę. Senu, szukamy tym razem drapieżników. Znowu jest problem z drapieżnikami. No z tego co pamiętam, to były przy źródle wody. Może jedźmy w ciemno. Dobra, tylko że kurde, zaznaczę sobie ten teren. Się przecież zgubię zaraz. No tak, znowu. Tym moim sterowaniem. Dobra, zaznaczyliśmy sobie. Jedziemy zapolować na lamparty. Na lamparty i tygrysy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tutaj polowanie jest jak najbardziej wskazane. Dzięki temu
Nie możemy, dziwne to jest, zakupić żadnych takich materiałów rzemieślniczych w sklepie, tylko trzeba je samemu się wziąć do roboty i znaleźć. Dobra, synu. Dobra, mamy tam jakieś tygryski. Śpią nawet, kurczę, no to co, one śpią w dzień? No to weźmiemy je z zaskoczenia. A zaraz. Może zobaczmy, jaki ten łuk mamy. Nowy. Pewnie, że nowy. Zaraz go przetestujemy. W warunkach bojowych. No całkiem fajnie nam poszło w tym odcinku. Dosyć zgrabnie, żeśmy się zajęli tymi osobnikami w obozie. Kurczę, nie odkryłem jeszcze. No tak. Cichutko. Nie odkryłem jeszcze. Z jakiej odległości ja mogę strzelać z łuku? Kurczę, to jest ten karabin maszynowy, tak? To jest tak, jak się tak szybko wyszczelało, dobrze, że mamy jeszcze drugi łuk. Dzięki temu jeszcze jakąś amunicję, jakaś amunicja nam została. Dobra. Psia krew nie zdąży. Dobra, żeby wam nie pokazywać tyle morderstw na raz, to zakończymy ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Żegnam was. Woda An. Na początku przywitałem się z wami po arabsku, teraz mam nadzieję prawidłowo się pożegnałem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.